Dobry wieczór, Polsko. Witam państwa po raz kolejny w przemiłym towarzystwie pani profesor Krystyny Pawłowicz. Dobry wieczór. Proszę państwa, no, do nas też można zadzwonić, jeżeli państwo byście chcieli. To jest tutaj telefon do studia, można porozmawiać z panią profesor. No, nawet też można nawet i ze mną porozmawiać. To telefon grzecznie. Grzecznie, no to oczywiście, no to innych telefonów nie dopuszczamy. 22 46 34 999. No a poza tym, no, nas słuchają tylko kulturalni ludzie. No to wątpię, żeby nas słuchali jacyś tacy, którzy by chcieli nas tutaj poobrażać, bo i za co? Oczywiście. No, no wróćmy może do tego tematu, no tak mniej trochę wesołego, do tematu imigrantów, bo kiedyś były takie przepowiednie, że będą trzy wojny światowe i że trzecia wojna światowa to będzie właśnie związana z tym, że islam zaatakuje Europę. No. I no, można było sobie wyobrazić, to zresztą chyba przepowiedni fatimskiej nawet, w tej trzeciej, którą niby tam ujawniono, ale tak cały czas nie ma pewności, czy to wszystko, co było, czy to wszystko, co tam było w tej przepowiedni, to zostało tak rzeczywiście przekazane. No i to jest tak, że no, nawet ojciec Klimuszko też w swoich wizjach widział te małe łódki przemieszczające się z twarzami właśnie tam nieeuropejskimi, przemieszczające się przez Morze Śródziemne. To wszystko przeżyliśmy. Teraz Włosi już wzięli się troszeczkę na sposób i odmawiają przyjmowania, ale ile czasu przyjmowali? No. I tu jest też taki, tak jak zresztą tam powiedzieli, że macie tu flagę holenderską, no to płyńcie do Holandii może. Tak no. To tak nie bardzo wzbudziło zadowolenie tych płynących. No ale w każdym razie, no, ktoś, ja mam takie wrażenie, trochę nawet tutaj zahaczę o teorie spiskowe, że ktoś zaplanował to, żeby tych imigrantów tutaj w takich ilościach, no przecież jeżeli pani Merkel zapraszała 2 miliony ludzi zupełnie z innej kultury, no to to dla mnie to jest po prostu troszeczkę dziwaczne. No, zakładanie, że ci ludzie przyjadą i wszyscy się jakoś tam przekierują na tą naszą europejskość, no to jest jakaś bzdura. Tym bardziej, że mam kolegę w Orchus, Piotra Wysockiego, który być może słucha, tego pozdrawiam, który mówi, że tam w Orchus jest taka dzielnica też, nie wymienię jej nazwy, bo aż tak byłem w Orchus, ale aż tak dobrze tego Orchus nie poznałem, że tam się policja boi wjeżdżać, że karetka, jak ma wjechać, to wjeżdża w towarzystwie policji i też niechętnie. No. I to jest tak, że ci ludzie, poza tym oni teraz przeważnie jakoś tam wspierali lewicę, ale teraz chcą, będą wybory tam, chcą startować, zakładają własne partie, chcą startować i mają szansę gdzieś tam się powoli dostawać do tych władz i to wszystko zmieniać po swojemu. I nie wiem, mam takie tutaj jakieś wrażenie, że jest jakaś diabelska ręka, która pilnuje tego, żeby właśnie tę chrześcijańską Europę zniszczyć, no, żeby ją po prostu doprowadzić do tego, że będą tutaj wojny religijne między muzułmanami a chrześcijanami i że chrześcijanie będą musieli w zasadzie się jeszcze tutaj we własnych krajach kryć przed tym no, zalewem obcych. Bo tak jak mówię, ja nie mam nic przeciwko temu, że przyjeżdżali ludzie z innych krajów, że pracowali, żeby sobie tutaj żyli. Nie mam nic przeciwko temu. Natomiast ja widzę tutaj, że to jest jakaś akcja spreparowana, sprokurowana i skierowana, no, przeciwko normalnym państwom narodowym, a szczególnie właśnie przeciwko chrześcijanom. I tak jak Węgrzy się bronią, my się bronimy, to nagle no, nikt nie machnie ręką, powie, no dobra, nie chcecie tych tam imigrantów, to nie będziecie ich mieli, prawda? Tylko to jest na zasadzie, musicie ich mieć, musicie ich wziąć, musicie ich przyjmować. No. Jeszcze, no to jeszcze raz tutaj powiem, że dla mnie taka zaskakująca jest stanowczość i upór tych, no, największych państw, mówię, europejskich, no, które nawet nieformalne robią. Teraz odbyło się wczoraj spotkanie i żeby wymyślić jakiś przymusowy, jednak mimo wszystko, mimo takiego oporu w państwach. I no, Malta też nie przyjęła, Włochy nie przyjmują, Grecy to już w ogóle nie wiedzą, co tam robić, i oni na tych wyspach robią tam, co chcą, ci przybysze. Ale Węgry, no całe kilka krajów jest takich, które postanawiają jakby odpór dawać i bronić się, i mimo wszystko wydawało mi się, że oni się gospodarką zajmą, ale mimo, najważniejsza rzecz, upchnąć migrantów i to tutaj do nas upychać. No więc powiem panu, że ja też nie wiem kto, no nie wiem, bo przecież oni tutaj nie chodzą, ocenić możemy po wynikach. No ale Soros, wiemy, że rozmawia bezpośrednio i to właśnie on takim jest jakimś super nadzorcą tutaj, jak wydaje decyzję, nie decyzję, tylko właśnie swoją wolę potrafi tutaj
poprzez struktury unijne wprowadzać w życie. No pani Merkel z nim rozmawia i zadowoleni jak najbardziej. I realizują to. Pan Komorowski go odznaczał? Odznaczał, straszne to jest. I ja tego nie rozumiem, bo to nie jest pokojowe przybycie. To nie jest przybycie dla zwiedzania, tylko to jest przybycie dla zaboru, dla zdobycia i skrzywdzenia, czy po prostu wybicia, zlekceważenia. Widzimy, wystarczy zobaczyć, jak się kobiety traktuje, już nie mówię o mężczyznach. To jest coś tak strasznego i mi się wydaje, że tutaj ja jestem zdumiona, że do tej pani kanclerz Merkel to nie trafia, że ona nie współczuje tym dziewczynom atakowanym. Te filmy pokazują, jak starszych ludzi potrafi podejść taki jakiś kolorowy człowiek, widać, no, przybysz, i znienacka, no, rąbnąć z całych sił twarz, ta kobieta upada, bo to taki tam, i nikt, ludzi obok nawet nie reagują, i no boją właśnie się podejść, i czy ona tego nie widzi, jak gdyby mogła, to znaczy uważam, że niektóre kraje, te różne takie właśnie pilujące praw człowieka, powinny wytoczyć Niemcom sprawy różnego rodzaju za narażenie swoich obywateli na ogromne naruszenie ich praw i wolności obywatelskich w danym kraju. Tym nie bardziej, reaguje tutaj się. Teraz właśnie tak mi się poskładało, że tu mamy taki jakiś przykład terroru poprawnościowego, prawda? To jest terror, i nawet boję się, właśnie nie używa się nazwy. Jak Polak gdzieś tam z psoci, to podaje się, nawet jak to nie jest Polak, a ma polskie nazwisko. Natomiast muzułmanów nie podaje się, no to wszyscy wiemy, no. Także to się ukrywa, to wszystko jest tak jak jakieś przedziwne, jakiś instynkt samobójczy ta Europa ma zachodnia, i to jest, znaczy, jakiś amo, ale nie wiem, czy no jest samobójczy, no, no jak, ale, nie, a no Szwecja, jaki to jest instynkt, no jaki to jest instynkt, kiedy sami Szwedzi mówią sobie, że w kalifacie mieszkają, jak podobno tam niektórzy już z policji występują, bo boją się, a policja ucieka, tam w ogóle jest, no sam pan wie, no to przecież każdy może zobaczyć, no, więc ja uważam, że jest to instynkt samobójczy, i ta Polska, no, jakoś się broni, ale ktoś tego pilnuje, ale ja nie wiem, kto tego pilnuje. No wiemy, że finansuje Soros, bo tutaj przeznaczył 18 miliardów z własnego majątku, sporego, żeby świat zmienić na lepsze. Ale oczywiście. Idiotów, no to, że wykonuje jego polecenia, idioci, którzy mają, nie mają instynktu samozachowawczego, bo nawet w obronie swoich własnych dzieci by się troszkę stuknęli w głowę i zobaczyli, że to im bezpośrednio za chwilę zagrozi. No, no tak, więc... ale wie pani, jednak to pojenie tym lewactwem przez te lata, tymi lewackimi doktrynami. A to się zeszło, lewactwo z islamem, no. No ale to uniwersytety wszystkie tak naprawdę. No, tak. No zresztą pani doskonale. Warszawski Uniwersytet wie, też niestety jest związana z Uniwersytetem Warszawskim, że to lewactwo właśnie tam tłumaczy, że to małżeństwa tam homo, że to coś takiego fajnego, nowoczesnego, że w zasadzie w ogóle, ja tak jak mówię, także nie mam też nic do osób homoseksualnych, w ogóle mi nie przeszkadzają, ale niepotrzebnie mi się to lansuje jako fantastyczny styl życia, prawda? No, absolutnie, bo to, tak. Bo ja nie wiem, no, jeżeli ktoś ma takie potrzeby, niech sobie je ma, ale nie, proszę mnie stawiać tego wyżej niż normalna rodzina, no bo to jest tak u nas, że to się stawia wyżej, że jak ktoś jest homoseksualistą, no to lepiej, prawda? Tak, okay, ale jak oni promują, taki... wie pan, jak oni promują, że nie ma płci biologicznej, medycznej, tylko jest tak zwana społeczna, czyli tam w ogóle nie ma, nie może być pojęcia rodziny, bo nie ma kobiety i mężczyzny, no jest to wszystko zmienne, płynne, i w zasadzie jest wszystko rozwalone od dołu, właściwie nie ma żadnych praw naturalnych, to wszystko zależy, właśnie jakaś jedna wielka chodząca patologia, ci ludzie co chwila mogą być kimś innym, i te wszystkie, moim zdaniem też to ochrona prywatności, takie ukrywanie imienia, nazwiska. Kiedyś pamiętam, no pan też pamięta, gdzie ludzie mieszkali na klatce, wywieszona, no tak, lista, kto mieszka pod jakim numerem, tak. Drzwi otwarte zostawiano, w kartka w drzwiach, klucz pod wycieraczką, i nie było, i chodzili ludzie, i tutaj nie było. No poza tym na drzwiach było tabliczki, magister. Jest tabliczki, ja mam w domu, mnie na drzwiach też wisiała, tak. Nie ma już teraz, ludzie tego nie wieszają, natomiast to te systemy, te ochrony prywatności, ja to odbieram, i teraz te szaleństwa, gdzie nie można nazwiska, dzieci w szkole, niektórych podobno po numerach są wyczytywane, bo nauczyciel nie ma prawa powiedzieć nazwiska. U nas w szkole? Tak. I czytać może Jarek. No, rozmawiałam z nauczycielem, to mówi Jarek, tam jakiś, po imieniu. No, ile ona wyczytuje? Jak jest trzech Jarków, to Jarek pierwszy. No to Jarek właśnie, drugi, no to nie, Jarek no to trzeci, wzrokowo. Tak? To jest tak ciężko chory, moim zdaniem, tak właśnie to wszystko, te unijne pomysły. One, ja odbieram wrażenie, że po prostu chcą ukryć ten brud tego lewactwa, patologię, to jest tą chorobę, nienormalność, która z tej Unii do nas idzie, no. I to takie właśnie niszczenie podstawowych pojęć, wstydzenie się rodziny, wstydzenie się podziału, i właściwie
to gender, to znaczy ataki nijakie, no to właśnie tam nie ma. No ale z Polską jednak nie będzie im tak łatwo, bo... No co teraz... nie jest łatwo, kiedy to RODO, niech pan zobaczy, ludzie boją się i właściwie, no byłam niedawno z osobą pewną w szpitalu, która tam na kontrolę szła i pani wychodzi i wyczytuje imię tylko, no już też nie wolno wyczytać nazwiska, no Boże drogi. No tak, no, no to a w szkole po numerach, no ja po numerach albo po, i same imiona, no. Więc ja uważam, że to wszystko na pewno patologia unijna, to lewactwo i takie, które ukrywa naturę, bo to jest ukrywanie różnorodności, natura to jest różnorodność, lewactwo chce wszystko unifikować, my niedługo nie będziemy w ogóle imion mieli, żeby nas nie rozpoznać i niedługo będziemy musieli się chować, no. To jest coś, to jest tak chore, mam nadzieję, Boże, jak ja bym chciała naprawdę, żeby Unia się rozpadła, ja pan, ale muszę panu powiedzieć, żeby się rozpadła i żebyśmy zostali tylko na pewnych fundamentalnych sprawach związani gospodarczych, umożliwiających rzeczywiście wolny, a nie w interesie niemieckim, unifikujący podatki, także tu nie ma w ogóle nawet szans na konkurencję, bo jeśli musimy mieć takie same warunki i VAT, i opłaty, i tak dalej, jak w Niemczech, no to nie ma żadnej konkurencji, bo nikt nie weźmie Polaka, jak może mieć na miejscu i tam jest lepsza infrastruktura. Na różnorodności, żeby było równo, musi być nierówno, no. Nie można ukrywać, nie można kolorów ukrywać. Oni by dali jeden kolor na palecie. Nie ma kobiety, nie ma mężczyzny, jest jakiś ona, jakiś gender, jest jakiś facet poubierany w jakieś kolorowe, jakieś błyszczące. To jest ciężko chore, niech to się rozwali, Panie Boże, daj. Naprawdę, nie, daj i zostaj, proszę bardzo, możemy sobie podróżować. Sprawy gospodarcze i to takie, żeby w interesie każdego państwa, żeby każdy mógł swoje atuty wykorzystać. W czym jest lepsze? Polacy, widzę tutaj ten rynek budowlany, samochodowy, proszę bardzo, inni jeszcze w czymś, proszę bardzo, w Belgii koronki, czy tam Niemcy, nie wiem w czym, natomiast to takie unifikowanie jest, ja się czuję ciężko zagrożona ze strony Unii Europejskiej, te kolejne pomysły RODO, teraz słyszę, tutaj będzie cenzura wprowadzona w mediach, w internecie, no nie będzie można jakoś ciągnąć, no w ogóle no, ja się na tym nie znam, ale ja już się boję, no ja już się boję tego wszystkiego. Ja nie jestem taki strachliwy, no bo tak ja też nie jestem strachliwy, ale jak panu założą cenzurę, to pan strachliwy, no to jest, nie strachliwy, co pan no, zrobi? Wie pani, no pani też pewnie, ale ja cenzurę też przeżyłem, przeżyłem cenzurę w PRL-u, przeżyłem cenzurę Platformy. Ale PRL teraz, to jeszcze w ogóle, wie pan, pikuś, ja cały czas mówiąc językiem młodzieży, ale tutaj pan nie przeżyje, bo jak pana odetną, to co pan? Ale, ale pani mówi mi o cenzurze, o RODO, o cenzurze w internecie. Jak ja w niektórych domach kultury w Warszawie nie mogę wystąpić, bo się po prostu dyrektorzy boją. To, no więc, tak, więc ja to tego nie rozumiem, powiem panu, tego nie rozumiem i powiem na głos, że tego nie rozumiem, że pana nie można pana słuchać, nie można pana tekstu słuchać, proszę państwa, pan mi tutaj nic za to nie namawiał, to jest absolutnie ode mnie, słucham pana naprawdę i czytam bardzo celny i bardzo trafny, ale cicho teraz, ale ja mówię, no, bardzo celny, profesor, to nie żadna, no. Nie, bardzo celny, bardzo dobry artykuł z ogromnym wyczuciem politycznym, bardzo pan naprawdę śpiewa, fantastyczne piosenki, takie ale, nawet ale z dnia na dzień robi, ale ja właśnie powiem teraz, no i bardzo pięknie gra pan na tej gitarze, tak i ja nie wiem, do kogo mam tutaj się zwrócić, ale do pani, nie, właśnie do różnych osób decydujących, ja bym chciała wysłuchać audycji z panem Ryszardem Makowskim. A to jest audycja. Ale to dobrze, ale ja chciałabym audycję, w radio, żeby pan był, żeby pana no mogło więcej usłyszeć, żeby pan mógł dowcipnie opowiadać, lekko, no ale... pan nie obraża ludzi, no, ładnie pan się ma pan wszystkie zalety osoby, która powinna prowadzić. Proszę nie przeszkadzać, jak ja mówię. Ja teraz mówię. I bardzo nie wiem, do kogo mam się zwrócić, do mediów, do radia, do telewizji naszej publicznej. To są osoby, które powinny być, a nie jakieś takie, być może osoby, jedne osoby mają po 10 programów, a osoby, których się lubi, które są lubiane, nie mogą no to, tutaj to muszę pani przerwać, znać. Bo to nie, nie może, właśnie to nie może być takich ogłoszeń prywatnych całkiem, to nie są nawet prywatne, na mój temat. Nie, no, ale właśnie na pana temat. A widziała pani film Jan bez sceny? No wiem, nie widziałam tego filmu, ale również pana Jana Pietrzaka nie ma i bardzo żałuję, bo tak patriotyczny, bo właśnie tak mówimy, to jest dobra zmiana, ale dla części środowiska artystycznego, aktorskiego, tej zmiany nie widzę. Widzę bez przerwy te teatry w Warszawie, one niestety i te sceny należą do samorządów i rządzą ci prezydenci PO-scy w tych największych ośrodkach i oni właściwie sekują w dalszym ciągu. No, ale oczywiście, no, przecież teraz Jan Pietrzak ma czekam taki... na wybory samorządowe, ma taki... mam nadzieję, że
że w Warszawie będzie pan prezydent Jaki, no nie chcę zapeszać, odpukam. Ja też myślę, i że wreszcie że... jakaś scena dla tych aktorów i artystów, którzy wspierali dobrą zmianę, dzięki którym właśnie zagrzewali nas. Nasze miesięcznice zawsze odbywały się przy akompaniamencie muzyki właśnie takiej patriotycznej i te osoby muszą się pętać, natomiast bluźniercy różnego rodzaju, no już nie powiem o jakichś paniach Janda, które mają teatry, które jeszcze finansujemy i które po prostu no, no już tak antypolsko się... Ale pani Janda sprytnie podeszła, że będzie robić sztukę Grzegorzu Przemyku, no to ciężko, no, ale tego nie głowę wesprzeć, prawie no. Dam, że na końcu ktoś wystąpi na Golasa albo facet baba z wąsami będzie, no. Nie, no może aż tak no to jak nie. To nie, co ale, pan nie zna jeszcze, pani Jandy, pani wspomnę, Janda mówi, że i tak i bez przerwy ktoś na głowę coś tam jeszcze robi. Jeszcze wspomnę no. O tym filmie Jan bez sceny, tak no wspominam tutaj troszeczkę nawet tak, może trochę nieładnie, bo ja tam nawet napisałem scenariusz do tego filmu, i a przede wszystkim moją zasługą było to, że udało mi się namówić telewizję polską, żeby to zrealizowała, no i to była, i to była jakaś tam moja zasługa, i muszę przyznać, że bardzo sprawnie ekipa telewizyjna to zrobiła, i film uważam, że jest o tyle wartościowy, że można było zobaczyć potęgę egidy Jana Pietrzaka, właśnie. Że przez te 50 lat ile osób tam występowała, właśnie rzeczona pani Janda debiutowała i to tak. Była ważna chwila w jej bo była zaraz po szkole, w jej pracy zawodowej biografii, tak. Pan Franceski, pan Przoniak. Oj, kogo tam nie było pan raczej, Gajos, tak no, oczywiście, no, no. Przez te wszystkie lata u Janka Pietrzaka występowały wszystkie te osoby i zresztą no, nawet jest takie 40-lecie z Teatru Polskiego pokazane, że na widowni jest i pani Gronkiewicz-Walc i, no i Janek Pietrzak, poza tym Janek Pietrzak jest osobą koncyliacyjną. On, to nie jest osoba, która... Ja jestem bardziej nawet taki, że tam, żebym bardziej się tam stawiał. Janek taki nie jest. Janek jest raczej nastawiony sympatycznie do wszystkich ale ludzi. Ale pan też, i to, że, pan tak no, to ja też w miarę. Natomiast Janek jeszcze bardziej. Natomiast jak tam czytam, że tylko się na przykład w polityce.pl taka ukazała notatka, że będzie ten program, od razu jakieś hejterskie wpisy, że UFPZP, że to, że tamto. To są kompletne bzdury. No, ale, pan, jakby ktoś, to znaczy, że osoby takie, które zwalczają nas, no totalna opozycja ma wszędzie jednak bardzo silne umocowanie, pilnują i potrafią takiego wrzasku narobić, że my właściwie przed nimi się, dlaczego mamy się przed nimi, wie pan, chować, dlaczego ja mamy ustępować, ale ja to nie pan się chowa, no tylko pana chowają, bo uważam, że takie, ale naprawdę i pan, niech pan nie będzie, nie, wie pan co, to jest fałszywie, jest pan skromny, uważam, że zwykła uczciwość nakazywałaby, żeby osoby, które nie za zasługi koniecznie polityczne, tylko za dorobek swój artystyczny, powinny mieć i takie, które Polacy kochają, no i pana Jana Pietrzaka, no ale dobra, no, to proszę pana, ja bym bardzo chciała, żeby takie to zwyczajnie sprawiedliwość, to pani... nie mogę patrzeć na tych, jakim cudem w ogóle jakiś pan Mieszkowski był dyrektorem teatru jakiegoś we Wrocławiu, jakim cudem pani Janda, która w ogóle, ona jest już, powinna już emocjonalnie, nie bardzo się nadaje, żeby w ogóle powtarzać własne teksty, i są one już, wie pan co, no i takie osoby widzimy bez przerwy, jest nierównowaga w mediach, potrafią państwu zrobić, że państwa, ta tematyka nie była planowana tutaj, nie była planowana, tutaj pani, ale... pani profesor albo Pawłowicz jest, bo jestem po prostu zła, no i dobrze, bo jestem zła, że to wszystko cieszę, jest właśnie. Nieuczciwe, no, no trochę jest, nieuczciwe, ale, nie trochę, ale, jest bardzo nieuczciwe, ale teraz będzie uczciwie, zapraszamy, tak. Na reklamę.